Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Pierwszy raz przez nas organizowana taka akcja, natomiast w Polsce jest to już po raz drugi odbywa się taka akcja, która nazywa się Księgozbiór. W ramach tej akcji ludzie w przestrzeni publicznej siadają i czytają książki. Każdy czyta swoją książkę. Jeżeli nie ma, to zazwyczaj przygotowane są jakieś książki, które można sobie wziąć, wypożyczyć i przeczytać. Akcja zapoczątkowała się w Łodzi. W tej chwili coraz więcej miast w Polsce, nie tylko miast, miejscowości w Polsce, do tej akcji dołącza. My zrobiliśmy to po raz pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni, bo jak widać, akcja przyciągnęła bardzo dużo osób. Chcielibyśmy przez czytanie w przestrzeni publicznej pokazać, że ludzi czytających jest dużo, że czytanie jest fajne, że to jest ciekawy i dobry sposób na to, by spędzać wolny czas. Może też osoby, które nie czytają, a które przechodzą przez ulicę i będą widzieć, co się tutaj dzieje, pomyślą o tym, że fajnie byłoby jakąś książkę przeczytać. Jest to biblioteczka, która na dzisiejsze potrzeby została zniesiona z góry. Nasza półka bookcrossingowa, czyli taka półka, z której można sobie wypożyczać książki bez katalogów bibliotecznych, tak bez karty bibliotecznej. Przygotowaliśmy trochę książek zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Jest trochę fantastyki, jest trochę czytadeł. Są też książki popularno-naukowe. Nawet kilka w języku angielskim, gdyby ktoś chciał poczytać ambitnie w obcym języku. Z tego, co tutaj zaobserwowałam, jest bardzo dużo młodych osób, ale są też osoby starsze, są też małe dzieci z rodzicami, także bardzo się cieszymy, że okazało się, że czytanie jest fajne w każdym wieku i gromadzi osoby w każdym wieku i takie akcje są dobre dla ludzi, niezależnie od tego, ile mają lat. Organizatorem akcji jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, natomiast akcja została wymyślona w Łodzi. Jest to akcja, która nazywa się Księgozbiór. Partnerem organizacji tej imprezy jest portal Bibliosfera. Myślę, że ta frekwencja zachęca nas do tego, żeby takie akcje organizować, no bo to też pokazuje, że ludzie chcą czytać i chcą czytać też w trochę nietypowy sposób, w trochę innej formie niż jest to w stereotypach zawarte. Już jesień będzie bardzo aktywna w bibliotece, ponieważ będziemy realizować dwa nowe projekty. Jeden będzie to projekt językowy, poświęcony językowi polskiemu. Jeden będzie to kolejna już edycja Festiwalu Poezji i Prozy. Także o tych projektach już wkrótce będziemy informować. Natomiast teraz w wakacje co tydzień zapraszamy wszystkie dzieci do biblioteki na zajęcia literacko-artystyczne.